Kolejny wyjazd do Warszawy, kolejne spotkania, konferencje prasowe. Czy właśnie tak wygląda walka w sprawie dyrektywy wdrożeniowej? Z naszego punktu widzenia ta walka to było przede wszystkim przygotowywanie opinii prawnych, wspólna praca tutaj w biurze razem z zespołem, z panem doktorem Benio i z naszymi współpracownikami, po to, żeby móc zaoferować naszym negocjatorom jak najlepsze argumenty. Panie doktorze, Inicjatywa Mobilności Pracy już niemal od roku walczy z szkodliwymi zapisami dla polskich firm w zakresie dyrektywy wdrożeniowej w sprawie delegowania. W jaki sposób działacie? Staramy się przede wszystkim skupić środowisko osób zainteresowanych problematyką delegowania. Na kongresie powstała idea zachęcenia większej liczby osób i nasze stowarzyszenie jest właśnie stowarzyszeniem osób, nie jesteśmy organizacją pracodawców, które są zaangażowane w problematykę delegowania pracowników. Wymarzyła mi się taka sytuacja, w której pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spotykają się z przedsiębiorcami i nie jest to kontrola. Pod wpływem tego, co aktualnie od pół roku dzieje się w Parlamencie Europejskim, tematyka tej konferencji bardzo mocno skręciła w stronę właśnie dyrektywy wdrożeniowej. Jesteśmy w Biurze Inicjatywy Mobilności Pracy. Jak wyglądają Wasze codzienne działania? Codzienna praca inicjatywy wymaga od nas stałego trzymania ręki na pulsie. W naszym biurze dzieje się naprawdę dużo. Śledzimy na bieżąco informacje na temat dyrektywy. Utrzymujemy stały kontakt z naszymi partnerami oraz z mediami. Koordynujemy też wiele spotkań przedstawicieli naszego stowarzyszenia. Obecnie skupiamy się głównie na przygotowaniach do drugiego Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy. Naszym głównym kanałem komunikacji jest nasza strona internetowa Inicjatywa EU, na której publikujemy aktualności. Wiele miejsca poświęcamy tam tematyce dyrektywy wdrożeniowej. Poza tym znaleźć nas można na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. Przynajmniej raz w tygodniu wysyłamy także newsletter na ważne tematy do osób, które zapisały się na niego za pośrednictwem naszej strony. Jesteśmy także w stałym kontakcie z dziennikarzami, którzy są zainteresowani tematyką delegowania pracowników i pracują w największych ogólnopolskich dziennikach. Braliśmy udział w wielu konsultacjach, występowaliśmy w mediach, staraliśmy się uczulić opinię publiczną na wagę tego zjawiska, jakim jest delegowanie pracowników i jego pożyteczność dla polskiej gospodarki. Co się zmieni po wejściu tej dyrektywy, która jeszcze nie jest gotowa? No, w wariancie niekorzystnym będzie bardzo źle, to znaczy my uważamy, czy boimy się po prostu wykluczenia polskich firm usługowych z rynku wewnętrznego. Dlaczego? Pierwsza zmiana. Nieograniczone uprawnienia na instytucji kontrolnej w państwach przyjmujących, czyli tych, do których polskie firmy delegują pracowników. Nieograniczone uprawnienia powodują ryzyko dyskryminacji, powodują ryzyko praktyk protekcjonistycznych. Stąd też nasi eksperci, Polska Izba Handlu, Inicjatywa Mobilności od wielu miesięcy podczas prac, które trwały zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i obecnie, bardzo mocno, donośnym głosem mówi o problemie, które podnosi kwestie dotyczące zapisów i zmian, jakie są proponowane w nowej dyrektywie wdrożeniowej. Nawet nie chodzi o ilość poświęconego czasu, tylko o szybkość działania. Myśmy musieli czasami dosłownie na prośbę europosłów przygotowywać stanowiska, konsultacje z dnia na dzień. Pakiety socjalne są tak duże. A jak pan ocenia zaangażowanie z jednej strony środowisk politycznych, a z drugiej strony przedsiębiorców w sprawie dyrektywy? Jeżeli chodzi o przedsiębiorców i o organizacje, które reprezentują przedsiębiorców,
Na początku było bardzo źle, to znaczy wielokrotnie o tym wspominała pani poseł Jazłowiecka, która odczuwała bardzo silne naciski i lobbying ze strony środowisk związanych ze związkami zawodowymi, natomiast przedsiębiorcy gdzieś tam troszeczkę spali. Kraje przyjmujące i oczywiście środowiska, które bardzo mocno lobbowały, to na pewno związki zawodowe, to na pewno lokalne agencje pracy, to na pewno instytucje, które reprezentowały właśnie interesy tych agencji. W imieniu Inicjatywy Mobilności Pracy chciałbym zwrócić się z apelem do wszystkich polskich pracodawców, firm świadczących usługi na terenie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej o wspólne działanie mające na celu wyeliminowanie zapisów nowej dyrektywy wdrożeniowej, których celem jest tak naprawdę wyeliminowanie, wyrzucenie polskich przedsiębiorstw z rynku wewnętrznego. Polskie Forum HR oprócz tego zajmuje się i reprezentuje interesy firm specjalizujących się w pracy tymczasowej czy w rekrutacji. Równie silnie wspiera firmy, które działają na polu przepływu pracowników między państwami. I tutaj to jest jeden z tych głównych powodów, dlaczego zaangażowani jesteśmy w tę inicjatywę. Uprawiamy lobbying w dobrym tego słowa znaczeniu i myślę, że w ogóle lobbying jest polską piętą achillesową, to znaczy to jest troszkę tak, że przez to, że my się od niego odżegnujemy, bardzo często przegrywamy różne spory w Brukseli, nie dlatego, że nie mamy głosu, tylko dlatego, że po prostu go nie używamy. Politykom dostarczaliśmy tych argumentów w postaci bardzo konkretnych kazusów, który praktyka mogła bardzo łatwo wymyślić, to znaczy mogła sobie wyobrazić, jakie będą skutki dla konkretnych przedsiębiorstw po wprowadzeniu konkretnych zapisów dyrektywy. Ze strony zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Ministerstwa ja tę współpracę oceniam bardzo pozytywnie. To znaczy zarówno pan minister wraz z zespołem, jak i pani poseł Jazłowiecka i pani poseł Hanslik były zawsze otwarte na spotkania, zawsze bardzo poważnie traktowały nasze argumenty i te materiały, które myśmy dostarczali, były analizowane. Kiedyś rozmawiałam z panem ministrem Francji, z panem ministrem Sapin, wskazałam jemu wszystkie wątpliwości, które państwo wskazujecie. Powiedziałam, że naprawdę jeżeli chcemy, a w tej chwili Francji bardzo zależy na tym, żeby ta dyrektywa była zamknięta, myślę, że całej Europie powinna zależeć, dlatego że spodziewamy się, że w przyszłym parlamencie 25% członków Parlamentu Europejskiego to będą partie nacjonalistyczne. A więc proszę Państwa, rewizja w takiej sytuacji tej dyrektywy to jest po prostu natychmiast możecie Państwo likwidować swoje firmy, żeby nie spotkać się później z jakimiś jeszcze gorszymi konsekwencjami. Bardzo mocno niepokojące. Myślę, że Państwo będziecie o tym mówili na jutrzejszym. To jest dla nas najbardziej istotne, żeby stworzyć takie warunki i takie przepisy, które będą zachowywały balans. Proszę mi powiedzieć, jeżeli miałby Pan wskazać jakieś momenty przełomowe w ciągu tego całego roku istnienia Inicjatywy Mobilności Pracy, to jakie to by były momenty? Znaczy ja myślę, że absolutnie najważniejszym momentem było spotkanie w ministerstwie wspólnie z naszymi partnerami, z innymi organizacjami, które walczyły o dyrektywę, na którym to przekonaliśmy pana ministra i jego zespół do tego, żeby walczyć z jednorazowym delegowaniem. Ta dyskusja dotyczyła przede wszystkim dziś dwóch artykułów tej dyrektywy, artykułu 9 i artykułu 12, ale wcześniej, co było dla nas również bardzo ważne, artykułu 3. I wokół tego mogli Państwo spotkać się z wieloma wątpliwościami artykułowanymi przez pracodawców delegujących pracowników. To znaczy ta wątpliwość, czy w świetle nowej dyrektywy możliwe będzie, tak jak dotychczas, zastępowanie pracowników w określonych sytuacjach, czy wielokrotny wyjazd tego samego pracownika na to samo stanowisko pracy. Mimo że inne państwa członkowskie nie podzielały naszych wątpliwości czy wątpliwości wyrażanych przez
osoby czy firmy delegujące pracowników. Uznaliśmy za stosowne, żeby podjąć się negocjacji z Komisją Europejską, żeby tę wątpliwość wyeliminować. W związku z powyższym zastosowaliśmy jedyny dostępny dla nas w tej chwili instrument, a mianowicie negocjacje z Komisją Europejską, które zakończyły się potwierdzeniem. Dzisiaj komisarz Andor, jeśli Państwo oglądali transmisję publicznie, zapewnił, że to oświadczenie, które wynegocjowaliśmy, zostanie załączone do protokołu. Za kilkanaście dni jest głosowanie nad dyrektywą w Parlamencie Europejskim, które zakończy ten etap działalności inicjatywy, ale to jest tylko bitwa. Natomiast wojna o delegowanie, o polskie usługi w Europie będzie trwała dalej. Czy to rozwieje wszystkie wątpliwości? Nie. Będą pojawiały się, nie oszukujmy się, w Unii Europejskiej również takie głosy i pojawiają się, które kwestionują podstawowe zasady Unii Europejskiej, w tym swoboda przepływu osób. Także jesteśmy przygotowani na to, żeby dyskutować na ten temat, ale porozumienie w odniesieniu do dyrektywy wdrożeniowej, w odniesieniu do pracowników delegowanych wskazuje na to, że możemy się dogadać, że możemy, Polska podczas tych negocjacji zawierała wiele sojuszy, przekonywaliśmy państwa członkowskie do różnych rozwiązań i z zadowoleniem mogę powiedzieć, że ta współpraca instytucji europejskich w tym przypadku przyniosła bardzo pozytywne rezultaty. Innymi słowy, Polska zaczyna mieć wpływ na to, jak ta polityka Unii Europejskiej w zakresie usług będzie wyglądała.